Cześć, z tej strony Atajo, jest to kolejny poradnik na moim kanale. Tym razem chciałbym Wam przedstawić, jak ułożyć kostkę 2x3x3. A więc zaczynajmy. Kostka jest bardzo prosta, aby ją ułożyć, wystarczy znać parę algorytmów, które Wam przedstawię, a całą listę tych algorytmów znajdziecie poniżej mojego filmika w opisie. Więc najpierw przemieszajmy. Dobrze. Pierwsze co robimy, musimy ułożyć krzyż. Ja mam taką dziwną metodę układania krzyża, ale myślę, że Wam się spodoba. Ustawiam sobie kostkę w ten sposób i ustawiam ramiona krzyża. Ramiona krzyża układa się dokładnie tak samo jak w kostce 3x3. Więc naprzeciwko biało-zielonego musi być biało-niebieski. Więc szukam biało-niebieskiego. Jest on w tym miejscu, więc tylko go obracam. Klocek biało-czerwony jest już bardzo dobrze ułożony, więc wystarczy dołożyć klocek biało-pomarańczowy. Jest on w tym miejscu, więc dokładamy go, obracamy i mamy go ułożonego. Czyli cały krzyż mamy ułożony. Jest to chyba najprostsza część układania tej kostki. Idąc dalej. Teraz musimy ułożyć narożniki. Do narożników jest już nam potrzebny bardzo prosty algorytm, który zamienia nam ten klocek z tym poniżej. Czyli klocek biało-niebiesko-czerwony musi być w miejscu biało-niebiesko-czerwony. Czyli robimy ten algorytm. Jest to algorytm następujący. R, U, R, U prim. R. Tak dla przypomnienia, notacja jest identyczna jak w kostce 3x3. Teraz dalej. Mamy ten klocek. Musimy go dać w to miejsce. Więc robimy identyczny algorytm. R, U, R, U prim, R. I został nam ostatni narożnik. Robimy dokładnie ten sam algorytm. I mamy całą pierwszą warstwę ułożoną. Teraz układamy koleję. Pierwsze co musimy zrobić, to dobrze spermutować narożniki. Jak to robimy? Te dwa narożniki już mamy dobrze ustawione, ale te nie. Musimy je zamienić ze sobą. Do tego przychodzi nam z pomocą algorytm, który teraz Wam przedstawię. Zamienia on te dwa narożniki. R, U, R, U prim, R. Y' prim, R, U prim, R, U, R. Jak widzicie, zamieniły już nam te dwa narożniki. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, jest to zamiana krawędzi. Widzimy tutaj sytuację, gdzie musimy zamienić tą krawędź z tą i gdy już obrócimy tę krawędź, to tą krawędź będziemy musieli obrócić z tą. Przepraszam. Tą z tą. Tak, dobrze mówię. To jak to robimy? Najpierw musimy czerwony narożnik, czerwoną krawędź dać do ścianki, gdzie jest czerwony kolor. Czyli robimy algorytm następujący. R, U2, R, U2, R. I jak widzicie, już mamy dwie ścianki ułożone. Teraz algorytm, żeby zamienić te dwie krawędzie sobą, jest taki. Jest to najdłuższy algorytm dotyczący tej kostki, no ale myślę, że nie sprawi Wam problemu. R ustawiamy, żeby po prawej stronie mieć, po prawej i z przodu mieć mieć pomieszane krawędzie. R, U, R, U, R, U2, R, U2, R, U, R, U prim, R. Kostkę mamy ułożoną. Był to jeden z najprostszych przypadków. Teraz pokażę Wam jeszcze inne przypadki. Czyli jest to kolejny przypadek, czyli zwykła permutacja H z kostki 3x3. Wygląda ona tak.
Myślę, że jak zabieracie się za tą kostkę, to już macie mniej więcej pojęcie, jak ułożyć kostkę 3x3. I to były wszystkie przypadki z tej kostki. Myślę, że nie sprawi wam ona problemu. Jest to bardzo prosta kostka. Bardzo ją polecam. Bardzo fajnie się układa. Więc chyba to wszystko o tej kostce. Algorytmy znajdziecie pod filmikiem w opisie. Komentujcie, dajcie łapkę w górę i polećcie mój kanał znajomym. To wszystko. Cześć!